Oddział 425, 23 września 2020 roku. To jedna z upraw leśniczego dębina. Tu dąb bodajże czerwony jest chyba i może nie tylko. No, gdzieś tam tego dęba widać. Widzę, tu leśniczy narobił bałaganu, nawycinał trochę chabrzu, ale widzę też, że tam, gdzie nie wycinał po prostu, bo tam niczego nie ma, to takich miejsc jest więcej. Tutaj zresztą też, jak widzimy, nie ma niczego, co by przypominało dęba. Tu wszystko to grab. Ale i w tym grabie też leśniczy jakieś tam zabiegi poczynił. Uprawa, jakich mało. Uprawa, jakich u leśniczego jest wiele. Tu, gdzie jesteśmy, to też jakaś tam leśniczego uprawa. Jakiś tam drzewostan grabowy, którym to nie roślinisto. Jeszcze nie są tereny były piaskowni, trochę dalej mamy piach. To po prostu drzewostan. Drzewostan, który leśniczy hoduje przez całe lata, na którym nie zakłada gniazd, na którym nie prowadzi żadnych prac odnowieniowych. Przebudowy drzewostanu też nie robi, ponieważ tutaj nie ma nic. Tutaj, proszę Państwa, rośnie grab. Kilka dębów ładnych i tyle. Więc po jaką cholerę tutaj przyjść i ciąć, żeby się orobić? Przecież leśniczy głupi nie jest. Orobić się nie lubi, a darmo i masy nie będzie. No to po co? Tu uprawa. Stos z innej strony. Proszę bardzo, to już się nie przychodzili nawet czarów, nie robili pilarze z toporkami, bo ponieważ po co, jak tu jest tylko grab. Tego jest hektar, może dwa. A nie, coś tutaj cieli tak, a żeby tak, o tutaj proszę bardzo, ucięliśmy dwa, proszę pana, panie leśniczy, i tam znowu dwa, żeby było widać, jak przyjdzie tutaj frania, to żeby widział, aha, coś tu jest robione, czyli skoro jest robione, no to była potrzeba. Skoro była potrzeba, no to się wzięło i wycięło. Tylko wycięło się po to, żeby wyciąć, żeby powstały chabry i nic więcej. Ja dalej idę, dalej. To samo jest cały czas po mojej lewej stronie, po prawej. Tylko sam grab i nic więcej. No oczywiście, jak mówię, wycinamy to po to, żeby było widać dużo gałęzi. Przyjdzie inspektor, bo nie tylko frania po lesie chodzi. Czasem chodzi, jest coraz inspektorzy. Zobaczą i pochwalą. O, tuście wycięli. Tu są tereny były piaskowni. Robi się późno, mało światła. Tereny były piaskowni. Tutaj pamiętam, kiedy jeszcze brano piach, między innymi na Samolowolinie, na utwardzenie. Miejsce fajne, ciekawe. Tam dalej jest trochę wody, nie wiem, czy jeszcze jest. W każdym razie miejsce takie fajne, ciekawe. Szkoda by go było zasadzić jakąś sosną. Ale zobaczymy, co to leśniczy na mnoży. Dochodzimy do ogrodzenia. Tu kamera widzi właśnie ową uprawę. Uprawę grabową. Tutaj po prawej stronie. I wchodzimy w ogrodzony teren. Z tamtej strony od zachodu. Płotu nie ma. Tutaj ze strony wschodu. Wschodu i zachodu. Płotu nie ma. Tutaj przez płot może kisnąć nawet ja. Płot ma wysokość do kolana. Bardzo proszę. Uprawa. Tu z tej strony bukowa. Kawałek buka jest. To się zgadza. Pamiętam taką rzecz. Tu oczywiście nie ma buka. Tu jest sam grab. I tu grab, bo się już nie posadziło z jakiegoś powodu wtedy. Ale jakby tam było. Idziemy po tym płocie. Co to płotem nazwać trudno. To takie firanki. To zgniło, proszę bardzo. O, to był słupek. Teraz wkopano takie tu grabowe. Coś w to miejsce przyłapano. To jest, proszę Państwa, płot. Te płoty to można grodzić przeciwko tym, co idą do nas z Afryki. Oni są tacy niemrawi, to by przez te płoty nie przeszli bardzo nawet, bo im by się nie chciało. To są płoty w wykonaniu leśniczego, leśnictwa Rutki. Stary typ płota, bo nowy jest od tego roku, trochę lepszy. Nie wiem, kto to grodził, ale jestem, no, powiem, uznania dla tego kogoś, bo robił to dobrze. Zresztą Rutki też i dziurzy potrafili grodzić dobrze i grodzą. Ale to wszystko zależało od sytuacji.
tutaj od sytuacji nie zależało to, żeby było dobrze, tylko żeby jakoś to omaić, więc omajono.